Siemano, 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 Zakulników TV otwierał bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. Dzisiaj trochę z innej beczki, ponieważ wraca stary format. Trzeba troszeczkę przerwać te sipy, bo mówię, przez 2 tygodnie, nawet 3 tygodnie był wałkowany, no, jeden temat, więc dzisiaj, no, troszeczkę z innej beczki, lekka odskocznia. A dzisiaj ocena postaci, chodzi o postać Dakoty, dziewczyny z drugiej obsady. Wiadomo, zrobiłem o niej jeden tam materiał, czy można powiedzieć, podoba mi się to, że była ona zmutowaną postacią, czy nie, ze Wściekłej Wyspy. No i jak sami pamiętacie, niezbyt dobrze na ten temat się wypowiadam, ale teraz o samej Dakocie będziemy rozmawiać, ogólnie o jej postaci, czy ją lubię, czy jej nie lubię, jak ją tutaj oceniam. Trzeba natomiast tutaj, można powiedzieć, na samym początku stwierdzić, że Dakota jest oczywiście córką bogatego biznesmena. Ona chciała wystąpić totalnie po razce tylko po to, żeby pokazać się w telewizji. Nie chciała zdobyć miliona dolarów, chciała tylko pokazać się w telewizji, żeby stać się sławna, a potem stworzyć własny reality show. Natomiast wiadomo, jakie historia się potoczyła, trafiła do programu. Najpierw była gnębiona przez Chrisa McLeana przez większość praktycznie sezonu. Przez cały jej pobyt była gnębiona przez głównego prowadzącego programu, czyli Chrisa. Była, można powiedzieć, okazało się, że ma też żywi uczucia do Sama, czyli do, można powiedzieć, chłopaka z jej drużyny, czyli drużyny toksycznych, do której sama ona też należała. Trzeba też wspomnieć, że Dakota jest osobą mocno zapatrzoną w siebie, mocno dba o wygląd i praktycznie wszędzie woła swoich paparazzi, żeby robić jej zdjęcia. Dosłownie wszędzie. I też ma telefon komórkowy, tylko żeby się z nimi kontaktować, gdzie ona przebywa. Też jest dosyć ciekawą sprawą to, że już Dawn w drugim odcinku potwierdziła zachowanie Dakoty, że jest ono spowodowane tym, że ona ma tam, można powiedzieć, problemy osobiste, że ona rozpaczliwie może też szukać nawet miłości i gonitwa do sławy może ją zgubić i sprowadzić na złą drogę i skończy się to dla niej źle. Co potem się potwierdziło w odcinku numer 8, a raczej już w połowie odcinka 7, totalnej porażki Zemsty Wyspy, gdzie Dakota, będąc pod wpływem, albo będąc w kopalni bardziej toksycznych odpadów, została zainfekowana i stawała się po prostu mutantem i zamieniła się w 8 odcinku, czyli w odcinku Skarb Wyspy doktora McLeana, zamieniła się w mutanta przypominającego coś na wzór Hulka. Więc dosyć ciekawa sprawa, jeśli chodzi o jej charakter, jak i osobowość, ale patrząc na relacje z uczestnikami, może i była niemiła, była nieuprzejma, patrzyła tylko na swój wygląd, ale widać było, że kocha, może powiedzieć, Sama. Nawet dała mu swój numer telefonu, kiedy on wyleciał z programu przy smuciku. Było widać, że potrafi być uprzejma, jeśli tylko potrafi. I też mi jest mocno szkoda pod względem takim, że gdy wróciła do programu pod koniec trzeciego odcinka, bo pierwotnie wleciała w drugim odcinku Zemsty, więc by potem wróciła pod koniec trzeciego, ponieważ jej ojciec ubłagał Chrisa, żeby mogła wrócić do programu, ale ona została oszukana, bo zamiast wrócić do programu jako uczestniczka, została przywrócona jako stażystka i potem zaczęło się jej gnębienie. Dostała dziwne zadania typu czyszczenie kibli, może nie dziwne, to całkiem normalne, bo to wiadomo, starzyska, ale kazał się jej zbawiać w toksycznych odpadach, dosłownie zastawiać tam jakieś tam różne przeszkadzajki dla uczestników, różne tam tego typu rzeczy, dosyć takie, no, nawet obrzydliwe bym powiedział, bo to ja naprawdę brazganie się w toksycznych odpadach to jest po prostu szok, naprawdę widać, że Chris w 4. sezonie to był czysty, kurde, psychopata, który dręczył uczestników aż za bardzo. Aż się nieprzyjemnie momentami na to patrzyło, ale no, to jest Chris, to jest Chris, Chris taki musi być. Ale też patrząc na to, jak była przemiana charakteru Dakoty pod wpływem Sama, że o niej udowodni, że on ją będzie kochał z
zawsze, nawet jeśli stanie się mutantem, że nie musi ona patrzeć na wygląd, bo on ją zawsze będzie kochał i pod jego wpływem Dakota się zmieniła dużo na lepsze. Było widać zmianę osobowości. Jeszcze przed mutacją, bo wiadomo, mutacja to mocno jej wyprała mózg, mimo że została osobą rozumną w przeciwieństwie do takiego nieszczęsnego Ezekiela, to Dakota została osobą mocno rozumną, za co bardzo się cieszę, że twórcy nie zrobili czegoś takiego, że zostawili taką pustą skorupę w środku, bez charakteru, bez osobowości, bo mogli coś takiego zrobić jak z Ezekielem, że miał tylko zwierzęce instynkty. Natomiast Dakota, mimo swojego wielkiego wzrostu, nadludzkiej siły, dziwnego wyglądu, nadal była w środku człowiekiem i jeszcze to, że sam ją kochał pod każdym względem, nawet jeśli stała się mutantem. To było coś po prostu pięknego i dzięki jemu ona się tak naprawdę zmieniła. To było coś po prostu pięknego, naprawdę patrząc na historię jej, naprawdę dosyć ciekawa postać, ale development tej postaci, czyli przedstawienie wydarzeń, jakie miały miejsce po sobie w kolejnym odcinku, no, pozostawiałem wiele do życzenia, bo tylko pokazywali, że się nad nią dosłownie znęcali w tym programie. Dosłownie, ja rozumiem, że ona była artystyczna, że ona była taka, że ona była wredna dla każdego. Ale jak potrafiła być miła, to potrafiła. Niejednokrotnie było nam to pokazywane w odcinkach na tle, kiedy rywalizowała w programie, jak już była to z tą starzycką. Nawet do uczestników, z którymi rywalizowała wcześniej, a w szczególności do Sama. Sorry za jakość, ale tutaj zgubię troszeczkę wątek, nie? Mówię, potrafiła się dobrze odnosić do każdego, jeśli tylko tego chciała. Taka jest, można powiedzieć, smutna prawda, ale niestety, no, zniszczyli to troszeczkę tą postać. Ja to tam, mówię, narzekam, że ją mutowali w ogóle, nie? Ale ciekawa zmiana charakteru w niej nastąpiła na tle poszczególnych odcinków. Ja za to Fresh TV szanuję, że mimo że było jej dosyć mało na ekranie, że naprawdę Dakota była dosyć mało na ekranie, ale dosyć ciekawą historię z nią zrobili dosyć ciekawą historię, którą fajnie się śledziło, ale też dawało taką, wiecie, refleksję, że niekoniecznie nad osobą, która jest niemiła, trzeba się od razu znęcać, naprawdę, bo to co robił jej Chris, to no, nie to, że podpada pod ekranie, tylko to już jest takie dosłownie znęcanie się fizyczne, jak i psychiczne, no dosłownie, więc naprawdę, postać Dakoty została, no, niezbyt fajnie potraktowana. Ja ją bardzo lubiłem, nie spodobało mi się to, co z nią zrobili już tam pod sam tak naprawdę koniec, że zamienią mutanta. Naprawdę, nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to i uważam, że Fresh TV troszeczkę zjebało z historią tej postaci. Mogli troszeczkę inaczej tą historię poprowadzić, ale fajnie, że znalazła sobie chłopaka. Sami Dakota prawdopodobnie do tej pory są parą, bo zostało to potwierdzone w plejadzie gwiazd, że nadal są parą, bo oczywiście sam pokazywał jej zdjęcie razem z nią, więc oni i ona byli tam na zdjęciu, wiadomo o co chodzi. Ale nadal jest potwierdzone to, że jest mutantem, więc jej nie przeszło. No. Wydarzenia Zemsty Wyspy nadal są aktualne, to co z nią zrobili. Więc wiecie, nie oceniam mutację bardzo źle, ale sam charakter postaci i jak jej przemiany na tle odcinku pod względem charakteru, bardzo pozytywnie oceniam tą postać, pod względem taki, więc jak dla mnie postać, szczerze, takie 7 na 10, są takie, można powiedzieć, rzeczy, które mi się w niej nie podobały, czyli narcystyczność i patrzenie w siebie, ale potem to zostało szybko zmienione, więc jej charakter mocno ewoluował na dobre, więc tutaj takie 7,5 na 10 mogę na koncie jak najbardziej dać. No i poniekąd też było mi szkoda to, co jej Chris robił. Naprawdę, bardzo było mi jej szkoda, jeśli chodzi o to. A co wy sądzicie o Dakocie, moi drodzy? Napiszcie w komentarzach i zachęcam do ocenia materiału w komentarzach. Do zobaczenia, cześć, na razie i życzę wam miłego dnia. Yo!